Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Oprócz piłkarek nożnych, które trenują, rehabilitują się u Ryszarda Majewskiego, jest z nami również pan Mateusz Durczak, który jest z nami tutaj od niedawna. Proszę powiedzieć, dlaczego pan trafił akurat do Paco i do pana Rysia? Trafiłem w sumie przypadkiem, dlatego że po prostu polecił mi go lekarz, który powiedział, że to będzie jedyna osoba, o której będę miał okazję kontynuować sport, cały czas grać i jednocześnie wzmocnić sobie kolana, co było mi potrzebne. Trafiłem, spodobało mi się, trenuję regularnie, czuję, że nie idzie to na marne, coraz mam mocniejsze nogi, tak przynajmniej mi się wydaje i gdzieś to tam czuję przy jakichś sportach, które sobie okazjonalnie uprawiam i dlatego właśnie tu jestem. Proszę powiedzieć o swoich pasjach i o swoich sportach, które pan uprawia. Znaczy ja głównie uprawiam tak zachowawczo, trochę sobie biegam, gram w squasha, jeżdżę na rowerze, znaczy w sumie lubię wszystko to, żeby nie siedzieć na miejscu, nie uprawiam niczego zawodowo. Czy profesjonalnie, no tylko tak po amatorsku, a to po prostu mi jest potrzebne dlatego, że, no nie wiem, lepiej mi się uprawia po amatorsku. Unikam kontuzji w ten sposób. No jednak przy tych sportach kolana są jednak obciążone. Czy oprócz tych ćwiczeń, które zaleca pan Ryszard, ma pan również jakieś suplementacje do tego? Nie, no ja akurat nie stosuję żadnych suplementacji. Po prostu ćwiczę i tyle. Czy dużo jeszcze zostało panu do zakończenia rehabilitacji, którą w tym momencie pan ma? Pani ciężko powiedzieć, bo zacząłem najpierw, w tym momencie po prostu już nawet się nie czekam na koniec, tylko po prostu podoba mi się sam proces ćwiczenia. Traktuję to po prostu jako jakiś taki dobry trening, którego nie trenując profesjonalnie nie miałbym okazji mieć. A tak po prostu przychodzę, trenuję i się czuję tak jak, nie wiem, jak byłem małolatem i chodziłem, nie wiem, gdzieś w podstawówce czy w liceum na jakieś treningi. Mam taką fajny mam rygor, dyscyplinę, która mnie jakoś zmusza do tego, żebym wykonywał jakieś konkretne ruchy i tak jak mówię, służy mi to i wiem, że nie idzie na marne. Dokładnie. Po raz pierwszy, jak przyszedł pan do pana Rysia, pierwsze ćwiczenia, było ciężko? Tak, było bardzo ciężko. Pamiętam, że robiłem jakieś takie podstawowe rzeczy, nie wiem, jakieś ćwiczenia z gumami, byłem sam na siebie zły, że nie potrafiłem skoordynować podstawowych ruchów, że ćwiczenia, które się wydawały kompletnie proste, mnie przerastały. No i nie wiem, tam z satysfakcją widzę, że jestem w stanie te rzeczy, które na początku były dla mnie frustrujące i ciężkie, to teraz robię bez problemu i też mnie cieszę, że jakoś tam cały czas widzę, że jest podwyższana poprzeczka, jeżeli chodzi o, nie wiem, o ciężary, o ilość powtórzeń, o jakieś takie serie, więc nawet z tego czerpię jakąś przyjemność, że widzę, że idzie to do przodu. Czyli lekarz jednak miał rację, polecając pana Ryszarda Majewskiego. O, wie pani, tak. Przede wszystkim z tego względu, że większość lekarzy, którzy widzą, że są problemy z kolanami, zalecają po prostu, żeby się nie ruszać i leżeć w domu. A od czegoś takiego, coś takiego, to ja już przerabiałem i od tego się robiłem jeszcze bardziej chory, jeszcze bardziej sfrustrowany i bez możliwości jakiegoś ruchu i jednoczesnej rehabilitacji człowiek popada w sumie w gruncie rzeczy w gorszy stan. A tutaj trafiłem po prostu pod ręce człowieka, który wie, co robi i, no nie wiem, i widzę, że idzie to w dobrym kierunku, a ja przede wszystkim cały czas jestem w ruchu. No a podejrzewam, że według niektórych lekarzy nie powinienem być. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.